tej lekcji wyjaśnił, czym jest twierdzenie o dwusiecznej kąta wewnętrznego w trójkącie i udowodnił to twierdzenie. Popatrzmy, tutaj mamy trójkąt ABC. Twierdzenie dotyczy dwusiecznej kąta wewnętrznego, więc wybieramy jeden kąt wewnętrzny, to jest jeden po prostu kąt, który znajduje się w trójkącie, na przykład ten przy wierzchołku B i narysujemy sobie tutaj dwusieczną. Dwusieczna, co wiemy o dwusiecznej? Dwusieczna dzieli kąt na dwa kąty, które mają taką samą miarę, czyli ten kąt ma taką samą miarę jak ten kąt. I tutaj jeszcze jeden punkt jest znaczący, tutaj ten punkt i oznaczymy sobie ten punkt jako D. I popatrzmy, co otrzymaliśmy. Otrzymaliśmy dwa trójkąty i one mają wspólny bok, którym jest ta dwusieczna. My, chcąc zrozumieć to twierdzenie, będziemy tutaj skupiali się na tych bokach, które tutaj nie są dwusieczną. I to twierdzenie mówi nam, że stosunek długości odpowiednich boków w tym trójkącie jest taki sam jak stosunek odpowiednich długości boków w tym trójkącie. Czyli popatrzmy. Badamy stosunek tych boków, które nie są dwusieczną w tym trójkącie. Czyli chcemy podzielić po prostu długość jednego boku, czyli podzielimy długość boku AB przez długość drugiego boku, czyli tutaj będziemy mieli AD. To jest to samo, co stosunek tutaj długości boku BC przez długość tego boku CD. I popatrzmy, tutaj mamy AB, tutaj pokażę, w jaki sposób bardzo łatwo to zapamiętać, czyli mamy tutaj ten bok AB, dzielimy długość tego boku AB przez AD, czyli przez ten bok. Skoro tutaj w liczniku był ten bok, widzimy, który to jest bok, to wybieramy odpowiedni bok tutaj w drugim trójkącie, czyli w tym przypadku będzie to BC, czyli tutaj z drugiej strony w liczniku jest długość tego boku, a w mianowniku tutaj będzie długość tego boku. I to mówi nam twierdzenie o dwusiecznej kąta wewnętrznego w trójkącie i teraz przejdziemy do udowodnienia tutaj tej zależności. Aby udowodnić to twierdzenie, musimy najpierw zastanowić się, co wiemy tutaj o tych dwóch trójkątach. Wiemy tylko, że miara tego kąta jest taka sama jak miara tego kąta, ale nic nie wiemy o dwóch pozostałych kątach. Nie wiemy, jakie są te kąty oraz nie wiemy, jakie są te kąty, więc na pewno nie możemy powiedzieć, że te trójkąty są podobne. Ale będziemy mogli w pewien sposób uzyskać trójkąty podobne i przeprowadzimy tutaj taki manewr. Przedłużmy sobie tę dwusieczną o... Zrobię to w taki sposób, aby na pewno ona była przedłużona. Tutaj mamy półprostą, bo ona ma początek, a nie ma końca. I dorysujmy tutaj taki odcinek, który jest równoległy tutaj do odcinka AB. Zawsze możemy to zrobić, gdy mamy odcinek lub prostą i mamy jakiś punkt, to zawsze potrafimy narysować drugą prostą, która będzie równoległa tutaj do tego, co będziemy mieli tutaj dane. Czy będziemy mieli odcinek, czy będziemy mieli prostą. Więc tutaj narysujemy to sobie o w ten sposób. I ten punkt oznaczymy sobie tutaj jako F i ten odcinek ma być równoległy do tego drugiego odcinka, więc tutaj, żeby to zaakcentować, rysujemy takie strzałeczki. I popatrzmy, aby korzystać z pewnych własności, żebyśmy mogli jeszcze lepiej je dostrzec, przedłużymy sobie te dwa odcinki w taki sposób, abyśmy tutaj otrzymali proste. O, ale tutaj kompletnie wyszło mi niedobrze. No teraz jest troszeczkę lepiej. I możemy sobie to zapisać, że AB, prosta AB jest równoległa do prostej tutaj FC. I popatrzmy, co możemy teraz zaobserwować. Może przedłużmy sobie jeszcze to tutaj w taki sposób, abyśmy mogli dostrzec bardzo fajną rzecz i popatrzmy. Tutaj mamy prostą, tutaj mamy drugą prostą, te dwie proste są równoległe i te proste są przecięte tutaj trzecią prostą. I gdy dwie proste równoległe przecinamy trzecią prostą, to powstają nam ciekawe kąty. Wiemy, że ten kąt tutaj jest w jakiś sposób określony i ten kąt ma tutaj ten kąt oraz ten kąt, który znajduje się tutaj, to są kąty naprzemianległe wewnętrzne. Widzimy, że one tutaj są pomiędzy tymi dwiema prostymi i są po dwóch stronach tej trzeciej prostej, która przecina te dwie proste równoległe. I wiemy, że takie kąty to są kąty naprzemianległe wewnętrzne i te dwa kąty mają tutaj takie same miary. Ale popatrzmy, ten kąt ma taką samą miarę jak ten kąt, bo to była dwusieczna i ten kąt
Skoro ten kąt ma taką samą miarę jak ten kąt, to te dwa kąty również mają taką samą miarę. I te dwa kąty występują tutaj przy tej podstawie. BF to będzie nasza podstawa. A skoro te dwa kąty przy podstawie są tutaj takie same, to otrzymujemy nic innego jak trójkąt równoramienny. Czyli wyciągamy taki wniosek, że tutaj ten bok jest identyczny jak ten bok. Wniosek, że bok BC jest taki sam jak FC, może być tutaj nam przydatny w dowodzie, ponieważ tutaj sobie będziemy mogli później zamienić BC na FC lub będziemy mogli po prostu z tego skorzystać. Na razie przejdziemy sobie dalej. Możemy mieć przeczucie, że ten trójkąt, który znajduje się tutaj, o, ten trójkąt, zaznaczę go, będzie trójkątem podobnym do tego trójkąta, który znajduje się tutaj. To jest na razie przeczucie. Nie pokazaliśmy tego, a chcielibyśmy to pokazać. Co wiemy? Wiemy, że ten kąt jest taki sam jak ten kąt, ale wiemy również, że ten kąt oraz ten kąt to są kąty wierzchołkowe. Więc ten kąt będzie miał taką samą miarę jak ten kąt, więc widzimy, że ten trójkąt ma dwa kąty, które mają takie same miary jak te dwa kąty w tym trójkącie, więc no wiadomo, że trzeci kąt również będzie taki sam, a możemy też skorzystać z postulatu kąt, aby wyciągnąć wniosek, że te dwa trójkąty są trójkątami podobnymi. Możemy sobie tutaj zapisać ten wniosek, czyli trójkąt o B, D, A, czyli to jest trójkąt, który znajduje się dokładnie tutaj, jest trójkątem podobnym do tego trójkąta, który znajduje się tutaj. Jest trójkątem podobnym do trójkąta tutaj FDC. I do tej pory mieliśmy tylko przeczucie, a teraz jesteśmy pewni, bo korzystając już z tego, co wiemy na temat kątów, pokazaliśmy, że ten trójkąt oraz ten trójkąt mają dwa kąty tutaj, które mają takie same miary. Co to nam daje, że ten trójkąt jest podobny do tego trójkąta? Będziemy mogli wyciągnąć taki wniosek, że jeśli to są trójkąty podobne, to stosunek odpowiednich długości boków w tym trójkącie będzie taki sam jak stosunek odpowiednich długości boków w tym trójkącie podobnym. Czyli popatrzmy, biorąc stosunek boku AB do AD, czyli zapiszemy to sobie AB przez AD, to jest to samo, co iloraz odpowiednich długości boków w tym drugim podobnym trójkącie. Czyli jeśli tutaj mieliśmy w liczniku AB, to tutaj będziemy mieli CF. Jak to rozpoznają? Popatrzmy. Tutaj w liczniku jest AB, czyli to jest naprzeciwko tego kąta tutaj z takimi dwoma łukami. Tutaj mamy kąt z dwoma łukami w tym trójkącie, a naprzeciwko znajduje się CF, czyli będziemy mieli CF do... Tutaj z drugiej strony mieliśmy AD, czyli to, co jest naprzeciwko zielonego kąta, a naprzeciwko zielonego kąta tutaj mamy CD. Ale popatrzmy, powiedzieliśmy sobie wcześniej, że FC to jest to samo, co po prostu CF. To jest zmiana po prostu nazewnictwa. To jest bez znaczenia, czy nazwiemy ten odcinek CF czy FC. To jest to samo. Wiemy, że CF to jest dokładnie to samo, co CB, ponieważ ten duży trójkąt B, FC to jest trójkąt równoramienny, więc możemy po prostu CF wymienić sobie na BC i otrzymaliśmy dokładnie to, co chcieliśmy pokazać, czyli że stosunek długości odpowiednich boków w tym trójkącie jest taki sam jak stosunek odpowiednich długości boków w tym trójkącie. I z czego tutaj korzystaliśmy? Przedłużyliśmy sobie tutaj dwusiaczną. Zauważyliśmy, że te dwa kąty są naprzemianległe wewnętrzne, czyli mają takie same miary. Tak więc ten kąt również będzie miał taką samą miarę jak ten kąt, ponieważ tutaj mieliśmy dwusiaczną. Ten kąt jest taki sam jak ten kąt, bo są dwusiaczne, a te dwa kąty są naprzemianległe wewnętrznie. I z tego wyciągamy taki wniosek, że BC to jest to samo co CF. Potrzebne nam było jeszcze podobieństwo tutaj trójkątów. Pokazaliśmy, że ten trójkąt jest podobny do tego trójkąta, więc mogliśmy skorzystać z tego, że stosunek długości odpowiednich boków w tym trójkącie jest taki sam jak stosunek odpowiednich długości boków w tym trójkącie podobnym. I tutaj wymieniliśmy sobie CF na CD, bo wiemy, że to jest dokładnie to samo i otrzymaliśmy to, co chcieliśmy pokazać. I tak więc zawarłem tutaj w tej lekcji to, czym jest twierdzenie o dwusiacznie kąta wewnętrznego w trójkącie i pokazałem, że rzeczywiście tak będzie zawsze, czyli udowodniłem to twierdzenie.